Dzień dobry Państwu, nazywam się Norbert Slędzok i jestem jednym ze współautorów tej oto książki. Książka nosi tytuł Niech żyje rewolucja, 150 lat zasad ekonomii Karla Mengera. Jako jeden ze współautorów napisałem do tej książki rozdział dotyczący tego, jak metodologiczne poglądy Karla Mengera mają się do poglądów jego następców, zwłaszcza Ludwiga von Misesa i jego z kolei uczniów, takich jak chociażby Mary Rothbard. Wydaje mi się, że powodem, dla którego warto, żeby Państwo się z tym rozdziałem zapoznali, jest to, że pokazuje on Mengera od nieco odmiennej strony, jako nieco, a nawet w kilku zasadniczych punktach odrębnego od tego, co na temat metodologii ekonomii mieli potem do powiedzenia Mises, Rothbard i tym podobni ekonomiści. Natomiast może z takiego historycznego punktu widzenia warto zacząć od tego, że artykuł jest komentarzem do najważniejszej metodologicznej pracy Mengera, jego drugiej po zasadach ekonomii wielkiej książki, czyli badań, czy też dociekań, w zależności od tego, jak przełożymy niemieckie słówko Untersuchungen, nad metodą nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii. Książka ta jest dość dobrze znana, przynajmniej z tytułu, osobom zainteresowanym szkołą austriacką, sympatyką tej szkoły. Z tego względu, że jest to na zawsze w różnych pracach poświęconych historii i metodologii szkoły wymieniana obok właśnie mengerowych zasad ekonomii jako taka książka, która zainaugurowała szkołę austriacką w tym sensie, że wytyczyła kierunek jej rozwoju właśnie w aspekcie metodologii, właśnie w aspekcie myślenia o tym, jakimi metodami uprawiać ekonomię, czym ekonomia jest jako nauka, czym się wyróżnia na tle innych nauk. Niemniej jednak, kiedy przygotowywałem się do napisania tego rozdziału, tego właśnie komentarza do mengerowskich badań nad metodą nauk społecznych, zauważyłem, że jest to książka znacznie rzadziej cytowana przez późniejszych Austriaków, aniżeli zasady ekonomii. Co więcej, trafiłem na wypowiedź Ludwiga von Misesa, dosyć krytyczną w stosunku do książki i w ogóle metodologicznych osiągnięć Mengera, wskazującą, że Menger, jak uważał Mises, był autorem co prawda przełomowym, jeśli chodzi o merytoryczną ekonomię, jeśli chodzi o ekonomię w sensie właściwym, niemniej jednak w jakimś sensie zacofanym, jeśli chodzi o metodologię. Menger miał, tak twierdził Mises, pozostać w ramach metodologii i myślenia o ekonomii charakterystycznego jeszcze dla szkoły klasycznej. W związku z tym zacząłem się uważniej przyglądać temu, co u Mengera możemy wyczytać i okazuje się, że możemy tam wyczytać rzeczy ciekawe. Na przykład w odróżnieniu od Ludwiga von Misesa i tego nurtu szkoły, który Mises zainicjował, Menger nie był a priorystą, to znaczy nie uważał, że prawa ekonomiczne są formułowane na podstawie jakiegoś apodyktycznie koniecznego, nieobalalnego aksjomatu, a następnie z tego aksjomatu dedukowane. Zdaniem Mengera tu rzeczywiście Mises miał rację. Menger był bardzo bliski temu, co na temat metodologii ekonomii głosili przedstawiciele szkoły klasycznej. Ekonomia zaczyna od figury człowieka ekonomicznego, od założenia, że człowiek realizuje, jak mówi Menger, przezornie swoje materialne cele i z tego założenia wyprowadza się przy pomocy szeregu założeń pomocniczych prawa ekonomiczne. Jest to zupełnie inne podejście niż misesowskie. Mises, jak na pewno część z Państwa wie,
bazuje na tym, co nazywa aksjomatem działania, mówiącym, że człowiek działa. To działanie obejmuje nie tylko działanie w celu zaspokojenia potrzeb materialnych, ale jakiekolwiek działanie. W ten sposób ma uciekać od zarzutu, że ekonomia jakoś redukuje człowieka wyłącznie do takiego kalkulatorka zajmującego się wyliczaniem tego, jak zaspokoić swoje potrzeby materialne, a poza tym Mises uważa, że ekonomia jest nauką a priori, niezależną od doświadczenia, dostarczającą nam wiedzy koniecznej. Menger tak nie uważa, doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jesteśmy wszyscy, jak śpiewała Madonna, Material Girls, mamy też jakieś inne potrzeby. Niemniej jednak te potrzeby ekonomiczne, te potrzeby związane z zapewnieniem sobie bytu materialnego są na tyle upowszechnione, to znaczy wszyscy w takim stopniu jesteśmy material girls, że jest sens o tym rozprawiać i budować na podstawie takiego aksjomatu naukę. Gdyby jednak nasza sytuacja się zmieniła, gdyby nasze motywacje się zmieniły, gdyby nastąpił jakiś wielki przewrót w dziedzinie ludzkich motywacji, gdyby na przykład projekt pedagogiczny socjalistów się udał i gdyby udało się ludzi całe wielkie populacje skłonić do stachanowskiego wysiłku na rzecz socjalistycznej wspólnoty rozciągniętego na pokolenia i dziesiątki i setki lat, to w takim wypadku Menger uznałby, że trzeba naukę ekonomii nieco zmodyfikować, dostosować ją do tej nowej struktury psychicznej, tego nowego socjalistycznego człowieka, który właśnie został wytworzony. Było to więc podejście w istotny sposób różne od tego, które potem zaproponował Mises. Te różnice dotykają też innych kwestii. Menger na przykład, to zapewne również było przyczyną krytyki ze strony Misesa, nie był konsekwentnym indywidualistą metodologicznym, to znaczy nie uważał, że zawsze w naukach społecznych i humanistycznych musimy ostatecznie sprowadzać naszą analizę do poziomu jednostek, że to jednostka ludzka jest ostateczną daną każdej analizy. Jest tak zdaniem Mengera tylko w ekonomii, natomiast jeśli chodzi o nauki historyczne, to tutaj należy stosować metodę kolektywną, metodę holistyczną i tak jak nauczali tego niemieccy ekonomiści szkoły historycznej, z którymi Menger polemizuje co do statusu ekonomii, która jego zdaniem ma być uniwersalną teorią. W historii jednak musimy się odwoływać zawsze do konkretnych warunków kulturowych danego narodu, do pewnej całościowej tożsamości, całościowej kultury danego ludu i to jest nasza ostateczna jednostka analizy. Na koniec chciałbym powiedzieć, że te różnice wcale niekoniecznie wskazują na to, że to Menger był zacofany, jak chciał Mises. Do dzisiaj w szkole austriackiej czy wśród filozofów, metodologów nauki sympatyzujących ze szkołą austriacką i zajmujących się nią, trwa pewien spór co do tego, czy rzeczywiście ekonomia oferuje nam tak niepodważalną, konieczną, a prioryczną wiedzę, jak widział to Mises. Cały czas trwa spór co do tego, czy ekonomiści austriaccy nie powinni przyjąć bardziej konwencjonalistycznej metodologii, metodologii opartej na świadomym przyjmowaniu pewnych założeń, co do których nie twierdzi się, że są koniecznie prawdziwe, tylko które przyjmujemy na mocy pewnego założenia, licząc, że dadzą nam one trafne przewidywania dotyczące rzeczywistości gospodarczej. Kilka lat temu na przykład ukazała się bardzo ważna książka na ten temat austriackiego autora Aleksandra Litzbichlera. Jak się więc okazuje, właśnie w Karlu Mengerze współcześni krytycy misesowskiego nurtu szkoły austriackiej mogliby znaleźć swojego sojusznika. Wydaje mi się, że już choćby możliwość obcowania z tekstem oryginalnym, z tekstem badań czy też dociekań Mengera jest powodem, dla którego warto się z tym oryginalnym stanowiskiem, które dzisiaj jest powtarzane, zapoznać i również dlatego sądzę, że warto sięgnąć po naszą książkę.